Szczęść Boże! W dzisiejszym odcinku mówię Wam o wartości budowania sieci połączeń. Czujesz się samotny? Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. Przyjacielu, wyraź siebie. No, twoje zdanie jest najważniejsze. Bądź sobą. No dobrze? Czyli tak właściwie kim? W literaturze mniej lub bardziej naukowej dominuje następujący przepis na zdrową osobowość, czyli na bycie sobą. Przebojowość, pewność siebie i niezależność. Dla przeciętnego młodego Polaka być sobą to znaczy być kimś niezależnym, autonomicznym. I taka recepta powstała w specyficznym miejscu. Jej ojczyzną jest krąg współczesnej kultury zachodniej, ale kiedy wychylimy się poza ten obszar, napotkamy zupełnie inną propozycję. Jan Paweł II proponuje współczesnemu człowiekowi osobowość współzależną, to znaczy taki człowiek jest w pełni sobą poprzez relacje z drugim, nie zaś w opozycji do niego. Oczywiście ta propozycja Jana Pawła II nie oznacza rezygnacji z kariery, sukcesów, awansów. Nie. Tutaj chodzi o budowanie bliskości z drugim człowiekiem, bo ta bliskość człowieka uzdrawia i uszczęśliwia. No dobrze, ktoś powie z Was, ale moment. To przecież nie jest wykład akademicki, co to w ogóle za sformułowanie osobowość niezależna, osobowość współzależna. No, rozumiemy, że ktoś lubi iść przez życie jako indywidualista, a ktoś kroczy przez ten świat, bacząc na to, co myślą, mówią i robią ludzie z jego otoczenia. I cóż z tego dla nas konkretnego wynika? No jak się okazuje, różnice w sposobie pojmowania samego siebie, to jak my siebie rozumiemy, ma realny wpływ na szereg naszych konkretnych działań i decyzji. Niemal każdego dnia spotykamy się z ogromną ilością ludzi. Troszczymy się o nich, staramy się z nimi porozumieć. I kiedy nasze relacje wydają się być zadowalające, sytuacja jest w porządku, ale kiedy pojawiają się pierwsze problemy i konflikty, mamy do wyboru co najmniej trzy możliwości. Propozycja pierwsza. Możemy wściekać się na ludzi, że doprowadzają nas do szału i spędzać życie na plotkowaniu i narzekaniu. Przyznam się szczerze, że przez jakiś czas będzie to nawet relaksujące, ale bardzo szybko wpadniemy w błędne koło. Na jakąkolwiek sytuację problematyczną będziemy reagować z automatu od razu negatywnie. No, druga alternatywa. Możemy zrezygnować z kontaktu z człowiekiem, który nas irytuje i drażni, a swoją wewnętrzną potrzebę bliskości przelać na małego, sympatycznego, puszystego kotka. Ale to też sprawy nie rozwiązuje. Możemy, tak jak Jan Paweł II, podjąć odważną decyzję, aby otworzyć się na wartość drugiego człowieka, aby właśnie budować sieć połączeń. Czujesz się samotny? Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. To jest doskonała intuicja, która pokazuje, że egoizm, zamknięcie się w sobie jest ewolucyjnie nieprzystosowawcze, że egoiści wyginą jak dinozaury. Wszak jakość życia oznacza w otwarciu się na wartość drugiego człowieka. To doskonała strategia, aby żyć pełnią życia, żyć z pasją. Tymczasem mówię Wam do zobaczenia. Z Bogiem. Człowieku, jeszcze raz, dobrze? Możemy. Brzmiemy.